nie jesteśmy w stanie dostrzec naszego własnego interesu. Oczywiście w kontekście całości tego środowiska, w którym egzystujemy. Dobrze. Ja jestem laikiem. Zacznijmy od początku. Jak zbudowany jest świat? Ja wiem, że to jest konstrukcja. Próbujemy to poznać. Konstrukcja na pewno bardzo złożona, ale proszę powiedzieć z punktu widzenia naukowego, wiedzy naukowej, która jest popularna, i z punktu widzenia tego, do czego pani doszła, tej wiedzy mniej popularnej. Może najprościej będzie właśnie zacząć od nauki. O tym, że funkcjonuje więcej wymiarów, niż my jesteśmy w stanie je dostrzec gołym okiem, to w tej, co do tego nauka już w tej chwili nie ma wątpliwości. Ilość wymiarów wszechświata była sukcesywnie zwiększana. Od pierwszego kroku Kaluzy, który przez też zastosowanie pewnego matematycznego wybiegu, no do tego właśnie służy matematyka, do matematycznych spekulacji. Jest to po prostu jedno z wielu narzędzi, którymi możemy się posłużyć. Przy rozszerzeniu czterowymiarowej przestrzeni o dodatkowy piąty wymiar udało mu się rozwiązać kwestię kontrowersyjnego eteru. Później do tego jeszcze doszły przez dodanie kolejnych wymiarów oddziaływania elektromagnetyczne, oddziaływania silne, oddziaływania słabe. I tak zwiększaliśmy liczbę wymiarów przestrzeni w miarę pojawiających się nowych teorii. Każda z tych teorii dysponowała swoją liczbą wymiarów i uważaliśmy, że jest lepsza niż poprzednie, ale pewności w tej sprawie do dzisiejszego dnia nie mamy. Każda teoria, która została wysunięta, w gruncie rzeczy może jest dobra, może nie,